olbrzymia sława na świecie, wielkie pieniądze i niezbyt dużo umiejętności sportowe. Takimi określeniami można podsumować karierę Boba Sappa. Początek jego przygody w sportach walki nie wyglądał źle, jednak z czasem jego głównym priorytetem stało się skasowanie jak największych pieniędzy za walkę przy jednoczesnym uniknięciu obrażeń. Myślę, że słysząc ten opis przychodzą wam do głowy różne postacie z polskiego podwórka, jednak odbiór bohatera dzisiejszego odcinka przez kibiców sportów walki jest raczej pozytywny. Bob stał się tak rozpoznawalnym fighterem ze względu na swoje gabaryty. Blisko dwumetrowy olbrzym wchodzący do oktagonu z groźną miną był nie lada atrakcją nie tylko dla mieszkańców Japonii, ale dla fanów freakfightów na całym świecie. Krokop Sokoju Pudzianowski. Niejeden utytułowany zawodnik MMA mógłby pozazdrościć Sappowi tych nazwisk w swoim rekordzie. Jednak co ciekawe, za dzieciaka Bob nie chciał zostać zawodowym fighterem, lecz zawodnikiem futbolu amerykańskiego. Za czasów akademickich grał w futbol jako obrońca dla Washington Huskies, z którymi zdobył trofeum Morrisa. Został wybrany w trzeciej rundzie draftu NFL w 1997 roku przez Chicago Bears, w których grał przez jeden sezon, nie biorąc udziału w żadnym meczu. Jednak jego kariera sportowa ucierpiała po tym, jak został zawieszony przez NFL w 1998 roku za stosowanie sterydów. Spędził dwa sezony w Vikings, biorąc udział tylko w jednym meczu. Uważany jest on za jednego z najgorszych wyborów w historii draftów NFL. Sapp popadł w ubóstwo po oszustwach swojego doradcy finansowego i zmuszony był do pracy w zakładzie pogrzebowym, gdzie przenosił trumny, aby zarobić na życie. Ostatecznie zdecydował się na karierę w profesjonalnym wrestlingu dzięki radzie swojego przyjaciela Mike'a Morrisa, który dostrzegł w nim potencjał. Amerykanin rozpoczął profesjonalną karierę w wrestlingu w 2000 roku. Pierwsze swoje kroki stawiał w organizacji WCW. Tam zaczął kształtować swoją postać, The Beast, która była złowrogą, dziką postacią przypominającą Tarzana. Jego rozwój został przerwany, gdy firma została wykupiona przez WWF. Sapp zdecydował się na odważny krok. Opuszczenie ringu wrestlingowego na rzecz bardziej dynamicznej i wymagającej ścieżki kariery w sportach walki. Skusiła go perspektywa rozwoju pod okiem Sama Greco, byłego zawodnika WCW i uznanego trenera, który słynął ze swoich unikalnych metod treningowych. W 2002 roku po zwolnieniu Sappa z WCW został on zaangażowany przez FX do amatorskiego programu telewizyjnego The Toughman Competition. Bob zmierzył się z Williamem Perrym jako reprezentant wrestlingu i mimo braku wcześniejszego doświadczenia bokserskiego wygrał przez knockout w drugiej rundzie. Następnie Sam Greco pokazał jego walkę Kazuyoshiemu Ishiemu, promotorowi japońskiej organizacji K1. Ishii zaprosił Sappa do Japonii, aby ten rozpoczął karierę w ringu, dostrzegając w nim połączenie wielkiego potencjału i doskonałej możliwości marketingowej. Po 6 miesiącach treningu w Stanach Zjednoczonych Sapp miał zostać wysłany do organizacji mieszanych sztuk walki Pride Fighting Championship, która również wyraziła nim zainteresowanie. Rywalizował on na zmianę w kickboxingu oraz w MMA. Po przyjeździe do Japonii Bestia zadebiutował w Pride jako reprezentant K1 przeciwko byłemu wrestlerowi Yoshihise Yamamoto. Pokonał go przez TKO w 3 minucie pierwszej rundy dzięki dzikim ciosom. Dzięki tej walce, którą obejrzało ponad 10 milionów ludzi, Sapp został ulubieńcem fanów. W głównej mierze dzięki jego rozmiarowi i charyzmie oraz agresji. Kolejnym przeciwnikiem olbrzyma był Tsuyoshi Nakasoko. Bob przegrał tą walkę przez dyskwalifikację w pierwszej minucie i 30 sekundzie walki, kiedy popchnął przeciwnika w narożnik. Następnie zaczął zadawać nielegalne ciosy w parterze. Akcja ta spowodowała zamieszanie w ringu. Sapp został zaskakująco przyjęty oklaskami przez tłum. Potem stał się sensacją w Japonii, pojawiając się w licznych programach telewizyjnych i reklamach, stając się najpopularniejszym zawodnikiem K1. Niczym w wrestlingu stworzył on skandaliczną personę o pseudonimie The Beast, pod którą odgrywał nieokiełzaną, głośną, lecz również humorystyczną wersję siebie. W drugiej walce na gali Pride Bob Sapp zmierzył się z Kiyoshim Tamurą, który był dwukrotnym mistrzem rings w wadze ciężkiej. Tamura znalazł się w niekorzystnej sytuacji z powodu dużej różnicy wagi. Mimo swoich umiejętności i doświadczenia nie był w stanie sprostać przewadze fizycznej Sappa i dość szybko, bo już w 11 sekundzie od rozpoczęcia pojedynku uległ pod naporem ciosów potężnego Amerykanina. Oh.
Kolejny wielki pojedynek bestia stoczył z legendarnym Mirko Krokopem Filipowiczem. Walka odbyła się w 2003 roku na zasadach K1. I Bobowi szło naprawdę nieźle, dopóki nie rozpoczęła się walka. Chociaż Sap naciskał przez pierwszą minutę walki, mobilny Krokop unikał ciosów olbrzyma. W drugiej minucie pierwszej rundy Krokop trafił Sapa w wątrobę kopnięciem, a następnie wyprowadził potężny lewy prosty, który złamał oczodół Amerykanina. Po tym ciosie The Beast musiał przejść natychmiastową operację. Krokop i Sap byli zainteresowani rewanżem w formule MMA, jednak do takiego pojedynku nigdy nie doszło. Kolejny pojedynek Bob stoczył z Kimo Leopoldo. Pojedynek ten był bardzo emocjonujący. W pierwszej rundzie zarówno Kimo, jak i Bob byli na deskach. W drugiej rundzie Sap prezentował się zdecydowanie lepiej od swojego przeciwnika. Amerykanin docisnął swojego rywala do lin i wyprowadził dwa bardzo mocne prawe, które zakończyły walkę. Po zakończonym pojedynku bestia postanowił wyzwać na pojedynek siedzącego na trybunach Mike'a Tysona. Iron Mike wszedł do ringu, aby skonfrontować się z Sapem. Do pojedynku z rzeczy jasna nie doszło, a sama konfrontacja w ringu między zawodnikami miała na celu zrobić show. Jako iż Sap był ogromny, to grzechem byłoby go nie zestawić z innymi olbrzymami. Podczas World Grand Prix w 2005 roku bohater dzisiejszego odcinka zawalczył ze zdecydowanie wyższym od siebie Choi Hongmanem. Duży zasięg ramion Choja pozwolił mu trzymać dystans nad przeciwnikiem. Po pierwszej rundzie obaj zawodnicy się wypompowali. W trzeciej rundzie pojedynku Koreańczyk wyprowadził mocne kolano, dzięki któremu Bob był liczony przez sędziego. Ostatecznie pojedynek został rozstrzygnięty na korzyść Koreańczyka, który wygrał większościową decyzją sędziów. Jak już mówimy o walkach olbrzymów, to trzeba koniecznie wspomnieć o pojedynku Sap kontra Pudzianowski. Choć zawodnicy byli znacznie lżejsi niż zwykle. Sap, który wcześniej ważył 165 kg, zmniejszył swoją wagę do 143. Z kolei Pudzianowski, ważący za czasów Strongman 145, zwalczył ważąc tylko 121 kg. Podczas zapowiedzi promującą walkę, Sap obrał strategię wyśmiewania swojego rywala. It's okay. Hello. Hi, Marina's my name. Okay, so Marina, you really like Mario? Yes, yes. He's my type. You hit like a girl. Podczas ważenia przed walką Amerykanin początkowo został ciepło odebrany przez polskich kibiców. Mario! Jednak w ułamku sekundy postanowił to zmienić, zrzucając na ziemię podobiznę najsilniejszego człowieka na świecie. Mario! Mario! I think you're chicken. Bob wszystko co najlepsze zaoferował przed walką. Kiedy pojedynek się rozpoczął, został on stłamszony przez Mariusza. Po 25 sekundach od rozpoczęcia pojedynku Amerykanin stracił chęć do walki, co bez skrupułów wykorzystał najsilniejszy człowiek na świecie. Abu!
The Beast zagrał w wielu filmach oraz był głównym bohaterem wielu programów telewizyjnych, w których chociażby stanął naprzeciwko niedźwiedzia. Czy też siłował się na rękę z Alistairem Overeemem. W grudniu 2017 roku japońska gazeta opublikowała doniesienia kobiety, która twierdziła, że jest dziewczyną Sapa i oskarżyła go o przemoc domową. Dostarczyła zdjęcia rzekomych obrażeń i opowiedziała o tym, jak przez 6 lat była przez niego maltretowana. Chociaż artykuł zawierał przeprosiny, które rzekomo wysłał Sap, on sam nie skomentował publicznie oskarżeń. Nie wniesiono sprawy cywilnej, ani nie zgłoszono postępowania karnego w wyniku zarzutów. Bohater dzisiejszego odcinka jest jednym z prekursorów Freak Fightów. Dzięki swojej osobowości zyskał on wielu sympatyków na całym świecie. Bob w swoim życiu był zawodnikiem futbolu amerykańskiego, pracownikiem zakładu pogrzebowego, wrestlerem, zawodnikiem sportu walki i aktorem. Chociaż nie był najlepszy w żadnej z tych dziedzin, to niezmiennie dostarczał kibicom wyśmienitej rozrywki, niezależnie od areny, na której się pojawił.